Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu z życia pośrednika. Jestem z powrotem w domu, z powrotem w Turcji i powiem wam, że uwielbiam jeździć do Polski. Natomiast przyznaję się bez bicia, że zima w Polsce, nawet w tej wersji takiej łagodnej, typu powiedzmy tam jak ja akurat byłam, było minus chyba 2 stopnie, z tego co słyszałam to dzisiaj minus 10, ale w wersji gdzie czekając na taksówkę, która się mega spóźniała z wiadomych względów, z przyczyn pogodowych, z tego powodu, że po prostu samochody nagle pod wpływem śniegu, mrozu i gołoledzi po prostu nie były w stanie jeździć szybciej niż pewnie 20 na godzinę, więc ja, wiecie, jadę sobie na te targi zadowolona, walizeczka spakowana, laptopik elegancko. Chciałam jakoś w miarę ładnie wyglądać, w związku z tym założyłam sobie shorty. Oczywiście miałam rajstopy, no ale powiedzmy, że chyba nie dostosowałam lekko ubrania do pogody. Kozaczki okazały się za cienkie i tak stojąc i czekając na tą taksówkę, myślę sobie, palce mi odmarzają. Nie tylko palce stóp, palce rąk również. I to był taki moment, w którym sobie uzmysłowiłam, że ja w ogóle na południu Turcji nie myślę o takich rzeczach. Że ja już dawno zapomniałam, jak to jest walczyć z odśnieżaniem auta, odśnieżaniem drogi do auta. Że już dawno zapomniałam, jaki to, znaczy inaczej, że dawno nie myślałam o tym, jaki to komfort, że człowiek budzi się rano, wychodzi do auta, przekręca kluczyk i po prostu auto działa, tak? Że ci nic nie zamarza, że płyn do spryskiwacza może sobie być jakikolwiek zwykłą wodą również, bo się nic tam nie dzieje. Że jadąc ulicami miasta nie muszę myśleć o tym, że mogę wpaść w poślizg. Okej, dobrze, pada, więc też trzeba uważać, no ale umówmy się, to, co przeżywa się na drodze, która jest oblodzona, która jest ośnieżona, no to jest jednak jazda dla wytrwałych. I wy w Polsce jesteście do tego przyzwyczajeni, traktujecie to tak już całkiem normalnie, no jest zima, no to wiadomo, to jest śnieg, to jest mróz, będzie gołoleć i będzie różnie, różniście i trzeba będzie sobie uważać i będą wypadki i stłuczki i poślizgi i tak dalej, i tak dalej. Ja akurat chyba w drugi dzień, jak przyjechałam odwiedzić mojego ojca w Przemyślu i rodzinę, to w drugi dzień szwagierka wpadła w poślizg i no, nie jesteś w stanie wpłynąć tak na to. Po prostu droga jest oblodzona i cię ciągnie i jedziesz nie tam, gdzie chcesz. I właśnie to jest to, że to były te pierwsze myśli. W momencie, kiedy jechałam na te targi i chodziło mi po głowie pytanie, dlaczego Turcja? Jak Polakom, którzy żyją w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innym klimacie, jak im przedstawić, dlaczego Turcja? Ale powiem wam, że w odpowiedzi przychodziły mi właśnie te zwykłe, banalne, proste sprawy. Takie właśnie jak to, co powiedziałam przed chwileczką. Łagodny klimat, łagodna zima i to, co najgorsze, z czym możesz się spotkać, to są po prostu sztormy, wiatry, deszcz. Natomiast już nie masz tego ryzyka oblodzenia, ośnieżenia, już nie walczysz z tym, tak? I to jest naprawdę, no, duży komfort. Następna rzecz, może też taka banalna, słuchajcie, zupełnie banalna, no ale jeżeli dobrze policzyć, to byłam, czekajcie, chyba 9 dni w Polsce. I powiem wam tak, uwielbiam oczywiście pierogi, uwielbiam gołąbki. Natomiast przyznam się uczciwie, że siedząc tutaj na miejscu, człowiek przyzwyczaił się do tego, że ma codziennie świeżą zieleninkę. Pietruszkę, rukolę, sałatę, ogórek, pomidor i to jest dla nas tutaj też takie zupełnie naturalne, że codziennie mamy dostęp do świeżych warzyw i owoców cały rok. I znowu, będąc w Polsce, tak okej, na śniadanie kanapeczka, ser żółty, wędlina, ewentualnie tam jeszcze jajeczko. Drugi dzień, trzeci dzień, no dobra, owsianka. Piąty dzień, kanapeczka. Drugi, trzy, kolejny dzień, znowu owsianka, potem znowu kanapeczka. I tak powiem wam, że tylko 9 dni i znowu poczułam
dlaczego Turcja? Dlaczego mi odpowiada Turcja? Pomijając punkt pierwszy, czyli ten klimat, to teraz punkt drugi, dostęp do świeżych owoców i warzyw cały rok, na okrągło. Do świeżych, słuchajcie, bo to nie jest tak, naprawdę to jest różnica. Ci, którzy byli, spróbowali, widzieli, poczuli zapach, smak owoców i warzyw. Tutaj wiedzą, że to jest zupełnie co innego. Za jednym wyjątkiem, pomidory u mojej siostry w szklarni na wsi w Podkarpackim są najlepsze na świecie. I tam akurat chyba, podejrzewam, chodzi o to, że jednak proces dojrzewania, dłuższy proces dojrzewania pomidorów po prostu ma jakby lepszy wpływ, tak mi się wydaje, na ich smak, bo mi tam te pomidory smakują the best, po prostu petarda. Także wiecie, gdzieś tam myślałam o targach, tak, co my tutaj przygotowujemy, z czym ja do ludzi w ogóle wychodzę, akurat wychodziłam z wycieczką inwestycyjną, ale wiadomo, jeżeli mówimy o wycieczce inwestycyjnej do Turcji, to pytanie, jaka Turcja, gdzie, po co, o czym mówimy, więc mówiłam na targach o Turcji, o tym, jak się ma, jak się miała, jaki ma potencjał, mówiłam o tym w trakcie prelekcji, bo mieliśmy godzinne spotkanie, już tam pomijam to, że ja, słuchajcie, pierwszy raz uczestniczyłam w targach ja jako moja firma, nigdy jakoś, nie wiem, nie czułam takiej potrzeby, nie angażowałam się w tego typu rzeczy, gdzieś tam reklama online i z ust do ust moich klientów to mi wystarczało, no ale powiem wam, że obsługa techniczna targów troszeczkę mnie zawiodła. To jest jedna rzecz. Po pierwsze, zapomnieli w ogóle jakby opublikować informacje na ten temat, że będzie konferencja. Po drugie, tak jak zapowiadali różne konferencje, tak nie zapowiedzieli naszej, gdzie po mojej wizycie w dziale technicznym okazało się, że w ogóle mieli zaznaczone przy nas, że okej, jest prelekcja w danej sali, ale w nawiasie było impreza zamknięta z niewiadomych przyczyn, gdzie takiej nie zamawiałam. Ale nieważne, tu sobie trochę ponarzekałam. Mam nadzieję, że tego typu rzeczy wam się na targach nie zdarzają, a jeżeli tak, to że niezbyt często, no ale to było coś, co mnie gdzieś tam zaskoczyło, bo generalnie tak a propos targów, to byłam zadowolona, dlatego że udało nam się z moim partnerem, w którym razem żeśmy gdzieś tam uzgodnili, że razem idziemy na te targi, dograć tak fajnie wszystko, żeby i stoisko fajnie wyglądało i było zachęcające i żeby było miło i przyjemnie posiedzieć z ludźmi. Mieliśmy nawet turecką kawę, słuchajcie, i lokum oczywiście do kawy i kolonie i wszystko to, co było potrzebne, żeby Turcją zapachniało na targach. W każdym bądź razie właśnie pomijając to, że oceniam bardzo pozytywnie te targi, to było kilka takich punktów, do których mogłam się przyczepić i już teraz wiem, że następnym razem troszeczkę inaczej podejdę do takich kwestii. A tu właśnie, to niespodzianka na koniec. Mam nadzieję, że będę pamiętała o tej niespodziance, bo czasami tak zaczynam coś mówić o niespodziankach, a potem wiecie, okazuje się, że w ogóle zakończyłam i wyszłam. Moi drodzy, więc tak, na pewno nie będę wam opowiadała tutaj o tym, o czym mówiłam na prelekcji, bo to nie o to chodzi. Jeżeli ktoś ma ochotę uzyskać więcej informacji na temat treści wykładu, to dawajcie znać, mogę wam podesłać przygotowaną przeze mnie prezentację, którą gdzieś może wy sami dla siebie wykorzystacie albo dla znajomych, kto wie. Myślę, że zawarłam tam bardzo ciekawe informacje. Byłam z kolegą Pawłem Klinczewskim, analitykiem, który również gdzieś tam od twojej strony i od strony wiedzy, którą ma ogromną, i od strony doświadczenia z Turcją, którą też gdzieś tam od dawna odwiedza, często odwiedza, razem próbowaliśmy dyskutować na temat stanu Turcji i na temat potencjału Turcji. Także myślę, że osoby, które były na tym spotkaniu, mam nadzieję, było to dla nich wartościowe. Powiem wam tak, że ja tak, jestem na tak, jeżeli chodzi o udział w takich targach i teraz, gdy patrzę z perspektywy czasu, to może trzeba było wcześniej to zrobić, ale z drugiej strony, wiecie, wszystko dzieje się w odpowiednim czasie, tak? Widocznie to był gdzieś tam dla mnie odpowiedni czas i
I ja jestem teraz gotowa do tego, żeby już w takich targach uczestniczyć, a może wcześniej nie byłam, nie wiem, nieważne. W każdym razie mam ochotę brać udział w następnych targach i taka zmyłka, nie? No bo to są targi turystyczne, a nie nieruchomościowe. Ale kochani, no jest wycieczka inwestycyjna, która jest de facto gdzieś tam mieszanką wycieczki typowo takiej turystycznej z zwiedzaniem nieruchomości. W związku z tym gdzieś tam tutaj podpinamy się w ten sposób pod ten dział turystyczny. Nie wiem, zobaczę, nie sprawdzałam, gdzie są jakieś następne targi nieruchomości. Może tam też zajrzę, zobaczymy. Natomiast tak, mam ochotę 22, 23, 24 marzec 2024 mam ochotę przejechać się do Wrocławia, więc tym razem daję Wam znać dużo, dużo wcześniej, bo przed targami warszawskimi informacja była niemalże last minute, tak bodajże tydzień przed targami. Natomiast teraz będziemy mieć okazję rozpowszechnić tą informację dużo wcześniej, przygotować się do tego dużo wcześniej, więc też mam nadzieję, że z większą ilością osób będę się w stanie spotkać i że będą to takie konstruktywne spotkania. Moi drodzy, za długo dzisiaj nie porozmawiamy, dlatego że lecę na spotkanie, także tylko tak troszeczkę wspomniałam o tym, że byliśmy na tych targach, widzieliście na pewno, bo publikowałam i na Facebooku, i na Instagramie, i na YouTubie, wszędzie, gdzie dałam radę, publikowałam te informacje. Jeżeli ktoś z Was ma niedosyt informacji na temat tych targów, a właśnie, czekajcie, dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, czego dowiedziałam się właśnie na targach. Corendon, linie lotnicze Corendon zaczynają loty Warszawa-Gazipasza, czyli Alania, od kwietnia do października. Także już niedługo będziecie mogli bezpośrednio z Warszawy lecieć do nas, także ominie Was transfer z lotniska w Antalii, a ponieważ dojazd z lotniska w Gazipaszy trwa około 20 minut do centrum miasta, to myślę, że będzie to dla Was duży, duży plus. Także polujcie na stronie Corendona na bilety Warszawa-Gazipasza. To jest jedna rzecz. Czekajcie, to była chyba ta niespodzianka. Tak, chyba o to mi chodziło, że właśnie będą loty bezpośrednie do Alanii. Cóż, widzicie, czasami człowiek tak się zapędzi, że myśli, że chciał powiedzieć coś więcej, a potem już nie wie, co miał powiedzieć. W związku z tym ja zmykam na spotkanie. Wam życzę udanej niedzieli. Życzę Wam również owocnego tygodnia, dobrego tygodnia, takiego czasu, gdzie w pracy, w tym natłoku zajęć i obowiązków będziecie w stanie zatrzymać się na chwileczkę, zastanowić się nad tym, czy jest Wam dobrze, a jeżeli Wam nie jest dobrze, zastanowić się nad tym, jak to zmienić. Jeżeli Turcja, mieszkanie w Turcji może być takim czymś, co może zmienić Wasze życie na lepsze, to zapraszam do mnie. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego.